takie arcydzieła jak Dama z łasiczką i Mona Lisa Leonarda da Vinci, Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, Wiosna Jacka Malczewskiego, Bociany Józefa Helmońskiego, Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego. Ponadto obrazy Zdzisława Beksińskiego, Lucjana Freuda stanowią dorobek artystyczny Zbigniewa Sobasia z Grabownicy Starzeńskiej, malarza kopisty, odtwarzającego płótna z najwyższej półki, należące do najdroższych malowideł w Polsce i na świecie, oraz zdobiące ekspozycje najwytworniejszych kolekcjonerów malarstwa, a także największych i najważniejszych muzealnych galerii w przeróżnych zakątkach całego globu. Pan się zgadza z takim zaszeregowaniem, przyporządkowaniem artystycznym? Jestem kopistą, ale wykonuję też swoje obrazy swojego pomyślunku. No. A więcej pan wykonuje tych kopii? Więcej kopii. Więcej kopii. I jeżeli chodzi właśnie o te kopie, pana inspirują konkretne nazwiska malarzy, czy sam obraz, jakieś szczegóły w nich zawarte? Najbardziej mnie interesują te, które są zagubione w czasie wojny tego i odnajdują się po tylu latach. Jak na przykład malowidło Aleksandra Gierymskiego, Żydówka z pomarańczami, skradzione przez hitlerowców podczas II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Warszawie, a odzyskane dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2011 i przywrócone muzealnym zbiorom w Warszawie. Ale to nie jedyny przykład odnajdywania po latach dzieł wielkich mistrzów. Przedstawmy choćby w tym miejscu niedoścignionego Leonarda da Vinci, którego zlokalizowany po dłuższym czasie Zbawiciel Świata został sprzedany na nowojorskiej aukcji za, i tutaj uwaga, 450 milionów dolarów. Mówimy tu o sprzedaży oryginału. Oryginał. No oczywiście, ale... no nie, kopia. A kopista za ile może są zainteresowania? Ja teraz w ogóle przez 4 lata nie sprzedaję obraz. Sprzedałam tylko coś 9, ale to tylko dla takich swoich znajomych co tego. Zastrzegłem się, że już żadnego obrazu nie sprzedam. Chcę te obrazy, które zrobiłem, kopię, czy które maluję, tego, żeby przytrzymać jedno pokolenie. W ogóle ostatnie 4 lata są wyjątkowe dla twórczości artysty z Grabownicy. W tym okresie bowiem Zbigniew Sobaś reaktywował swoją malarską działalność. W jakich okolicznościach do tego doszło? Przez 20 lat nie robiłem nic. I co sprawiłeś? A tylko sakralne, te, które dekoracje kościoła. I co sprawiło, że wrócił pan mimo wszystko do tego? To zwróciło... Ja panu powiem, ja zachorowałem i byłem w szpitalu na hematologii. Była książka, bo mi wnuczka przyniosła, o Beksińskim. Lekarz się zainteresował, skąd znam Beksińskiego albo coś, czego ja czytam tą twórczość jego. Mówię, że pracowałem, że tego, i czy dałbym radę taką kopię zrobić. I zrobiłem, ale później szkoda było farb tego zniszczyć, no to... To następny obraz namalowałem. I następny. I tak doszło do 170. No 170 to jest dobry... No jest tak, za 4 lata to tak, to niecałe 4 lata. A można na przykład podać, ile na jeden obraz pan poświęca czasu? To znaczy ja nieraz to i za jeden dzień zamaluję, ale tak tydzień czasu trzeba. No tu 3 miesiące to stało na te sztaludze i tak dochodziłem i poprawiałem i miałem różne kopie i zbliżenia różne i wszystko, żeby to namalować. Zdzisława Beksińskiego, artystę pochodzącego z Sanoka, jednego z najważniejszych polskich malarzy przełomu XX i XXI wieku, Zbigniew Sobaś znał nie tylko z przeczytanej biografii. Tak się złożyło, że przez pewien czas obaj panowie pracowali w ówczesnej sanockiej fabryce autobusów Autosan. Miałem z nim styczność tylko przez rok, bo on do 67 roku pracował na pół etatu, później się zwolnił i przebywał w Sanoku do 77 roku, dokąd... zanim wyjechał do Warszawy. W Sanoku również rozpoczęła się na dobre przygoda Zbigniewa Sobasia z malarstwem. Ucząc się w tym mieście w szkole ponadpodstawowej, uczęszczał na zajęcia plastyczne do Sanockiego Domu Kultury.
chociaż pierwsze artystyczne kroki stawiał już w szkole podstawowej w rodzinnej Grabownicy. Był jeden u nas w Grabownicy, pan malarz, pan Gruszka, no to do niego tam chodziłem, to tak przyglądałem się, jak on to robi, miesza te farby, a później jak chodziłem do szkoły do Sanoka, bo mieszkałem tam na mieszkaniu, chodziłem do SDK-u, był pan malarz, który skończył szkołę Kenara w Zakopanem, pan Szymański, i tam chodziłem na kółko plastyczne. I to kółko plastyczne dało mi dużo do tego, że zdobywałem powoli tą umiejętności tego malowania. Dodajmy koniecznie, że nabyte umiejętności sprawiły, że obrazy Zbigniewa Sobasia znajdują się w wielu krajach Europy i świata. Moje obrazy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii i we Włoszech były. Ale najważniejsze, że kopista z Grabownicy nie musi nigdzie wyjeżdżać z domu, żeby obejrzeć największe malarskie dzieła świata. No to tego, no jest taka na przykład Mona Lisa, no to trzeba jechać do Francji, żeby ją zobaczyć. Dama z łasiczką, no to trzeba jechać do Krakowa tego. I staram się, żeby były takie wymiary, jaki jest wymiar oryginału. I że ma już następców, wszak artystyczną, zawodową drogę kariery wybrał bliski krewny Zbigniewa Sobasia. To jest mojego brata syn, skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i jest teraz wykładowcą, jest doktorem, jest wykładowcą w Gliwicach. A sam malarz kopista odkładać pędzla póki co nie zamierza, przygotowując się do kolejnego projektu. Jeden kończę i zaczynam drugi. Już są następne, są ramki zrobione i płótno naciągnięte. I no jeszcze nie wiem, co będzie, co namaluję. Ale są płótna, to trzeba malować.